Ja nazywam się Roxana Szymańska, jestem trenerem personalnym i instruktorem fitness. Ja nazywam się Irek Szak, jestem trenerem od 7 lat. Cieszę się, że mogę właśnie poprzez sport zarażać innych aktywnością fizyczną. Prowadzimy każde zajęcia, począwszy od zajęć z dziećmi, które zaraz się cieszą dużą popularnością, ponieważ przez lockdown, który jest, no dzieci siedzą w tych domach, siedzą przy tych komputerach, więc w ruchu jest mniej, przez co my mamy troszeczkę więcej pracy. No i cieszymy się, że możemy też właśnie pokazać tym dzieciakom, że sport to fajne uzależnienie, że fajna jest forma spędzania wolnego czasu. Prowadzę też zajęcia grupowe w Parku Chirona na Osowej. Chodziłam te zajęcia przez całą zimę, także nawet przy temperaturze minus 10 ćwiczyłyśmy. Teraz już jest troszeczkę cieplej i przyjemniej. Treningi odbywają się 5 razy w tygodniu, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jesteśmy trenerami, którzy są bardzo elastyczni, dostosowujemy się do warunków, staramy się szukać rozwiązań. No nie można robić treningu na siłowni, no to staramy się ludzi wziąć czy w plener, czy w miejsce ustronne. Jest centrum rehabilitacyjne w Marinie, które też taki trening prozdrowotny możemy na legalu wykonać. Rozwiązań jest dużo, wystarczy tylko chcieć. Pracujemy dosłownie wszędzie, jesteśmy bardzo otwarci i naszym takim głównym celem jest budowanie takiej sportowej społeczności, czyli zachęcamy do ćwiczeń całe rodziny, znajomych, później organizujemy im różne integracje. Jak już się dobrze poznają, to naprawdę tworzą taką super grupę, nie? I ja myślę, że do tego też sprzyjają takie warunki outdoorowe. Wszelkie propagowanie sportu to jest dla mnie mega plus. Mamy podobne myślenie, chcemy, żeby ten sport był wśród jak największej ilości osób. Właśnie, jeszcze więcej osób z nami mogło ćwiczyć, żeby jeszcze więcej osób dowiedziało się o tych treningach i przekonało, że naprawdę są one fajne, bardzo często jeszcze bardziej bezpieczne niż te sytuacje, które mamy na co dzień. Bo jak ćwiczymy czy w parku, czy na plaży, zachowujemy odległości, ja zawsze sprzęt dezynfekuję, przestrzegamy wszystkich zasad bezpieczeństwa i myślę, że tutaj naprawdę nie ma się czego bać.